15 sierpnia w Stalowej Woli odbyły się uroczystości związane z Dniem Wojska Polskiego. 96 lat temu wojska polskie pokonały oddziały bolszewickie podczas Bitwy Warszawskiej. Na pamiątkę tego wydarzenia w całej Polsce obchodzone jest Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste obchody odbyły się również w Stalowej Woli. Po mszy świętej w Konkatedrze ulicą Popiełuszki 1 sierpnia na plac Piłsudskiego przeszła defilada z udziałem kompanii honorowej oraz pocztu sztandarowego garnizonu Nisko. Wzięli w niej udział m.in. harcerze, uczniowie, samorządowcy, prezydent miasta, senator Janina Sagatowska i mieszkańcy Stalowej Woli. Z okazji Święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieść! Na placu Piłsudskiego podczas oficjalnych uroczystości przemówienia wygłosili kolejno senator Janina Sagatowska, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj, w imieniu posła Rafała Webera Grzegorz Mąciński. Jestem bardzo, bardzo dumna, że Stalowa Wola tak pięknie się budzi, że mieszkańcy tak pięknie dają wyraz przy kolejnych patriotycznych uroczystościach, dają wyraz swojej przywiązania do miasta, do Polski, do wartości, do pamięci o tych, dzięki którym my tutaj stajemy na tym placu. Na placu Piłsudskiego. Nie można dzisiaj, w kolejną rocznicę cudu nad Wisłą, Dnia Wojska Polskiego, nie mówić i nie przypominać sobie słów wielkiego marszałka, męża stanu, twórcy naszej niepodległości po latach zaborów. Ja wyrażam tylko wielką nadzieję, że już niedługo, mam taką nadzieję, że za 2 lata, w setną rocznicę odzyskania niepodległości po latach zaborów, tutaj będziemy odsłaniać pomnik Piłsudskiego. On nas uczył, jak miłować ojczyznę, jak się nigdy nie poddawać. Stale mówił i powtarzał, że w czasach kryzysu nie można nie myśleć tylko i wyłącznie o Polsce, o narodzie naszym i o pomyślności. I nie słuchać obcym, i nie służyć obcym, tylko narodowi. I dziękuję panu prezydentowi, Radzie, że w każdą kolejną rocznicę jest coraz najwięcej, bo dobre czyny pociągają. I idąc za takimi czynami, będziemy właśnie dawać świadectwo wielkości mieszkańców Stalowej Woli i naszego kochanego miasta. Żołnierzom, dowódcom, generałom w ich dniu i święta życzę, żeby zawsze byli wierni tym najpiękniejszym kartom oręża polskiego. Polska nigdy nie może, nie ma i nie, nigdy nie
dawała powodów, żeby się wstydzić. Nigdy nie podejmowała haniebnych czynów. I za to dziękujemy narodowi i synom, pięknym synom narodu polskiego, jakim byli, są i będą polscy żołnierze walczący zawsze za wolność naszą, waszą, czyjąś, a za zawsze za obroną wolności i naszej ojczyzny. Jeszcze raz i nam, mieszkańcom i żołnierzom, życzę, żebyśmy także byli pociągani przez te żołnierskie mundury i rośli w górę, a nie w dół, zawsze w górę. Do zgromadzonych przemówił także prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny. Szanowna pani senator, księże kapelanie, panie dowódco wraz z małżonką, szanowni oficerowie, drodzy żołnierze Wojska Polskiego, harcerze, strzelcy, wspaniali mieszkańcy Stalowej Woli. Spotykamy się Święto Narodowe Wojska Polskiego, aby upamiętnić i oddać największy honor tym, którzy przez całą historię Polski, przez całą dumną, piękną, nieraz tragiczną historię Polski nieśli wielki honor polskiego oręża, polskiego wojska. Jesteśmy w roku wyjątkowym, bo to 1050 lat od utworzenia państwowości polskiej, od przyjęcia chrztu. I w całej tej perspektywie tysiąclecia możemy powiedzieć z dumą, że żołnierz polski zawsze szedł w obronie najważniejszych wartości, które zamykają się w hasłach Bóg, honor, ojczyzna. Że zawsze stał w obronie najsłabszych, w obronie kobiet, dzieci i wartości ojczyźnianych. I dzisiaj jako społeczeństwo Stalowej Woli spotykamy się, aby dzisiejszym żołnierzom, tym, którzy kontynuują tą najwspanialszą tradycję, powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy, że dzięki wam możemy się czuć bezpieczni. Ale również dzięki wam możemy czuć się dumni. Dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Bo Święto Narodowe jest po to, abyśmy się wspólnie spotkali. Abyśmy mogli poczuć dumę z tego, że jesteśmy Polakami. 15 sierpnia 1920 roku to wielkie wydarzenie po 96 latach może dać nam również dzisiaj ważną lekcję. To był czas, kiedy Polacy w 1920 roku pomimo wielu różnic, podziałów politycznych po odzyskaniu niepodległości, w tym wielkim zagrożeniu potrafili być razem. I my dzisiaj również, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, szczególnie w okresie świąt narodowych, musimy potrafić być razem. Musimy potrafić przebaczyć sąsiadowi, koledze, koleżance z pracy. Musimy budować wielką jedność narodową. Bo ta jedność zawsze budowała siłę Polski. W największych zagrożeniach to właśnie to, że potrafili Polacy być razem, to ten geniusz narodowy pozwalał nam przetrwać w całym 1050-leciu istnienia Polski. I musimy odrobić jeszcze jedną ważną lekcję właśnie z roku 1920. Pamiętajmy, że pomimo, że była to największa bitwa, która zmieniła losy nie tylko Polski, Europy i świata, zatrzymała potok bolszewizmu, to pamiętajmy, że nasi sojusznicy, między innymi Wielka Brytania i inne kraje, wtedy dogadywali się z bolszewicką Rosją. Wtedy nie byli w stanie przewidzieć konsekwencji tego, co nadchodzi dla Europy. Razem z Niemcami budowali koalicję i cieszyli się tym, że Polska może ponownie zginąć.
nie widząc konsekwencji, co będzie dalej, jeżeli przekroczą granice Polski i pójdą na zachód. Ale Polska wtedy obroniła Europę i cały świat przed zalaniem komunizmu. I dzisiaj również przed Polską takie zadanie, aby Europie Zachodniej pokazywać, że jest kraj, jest naród, który od tysiąca lat ma w sobie te wartości. Bóg, honor i ojczyzna. I my dzisiaj bądźmy im wierni. Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska. Na zakończenie miejskich obchodów odbył się koncert pieśni żołnierskich w wykonaniu Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej i Grupy Wokalnej Pałacyk Michla Pamiętaj o tym wnuku. Z wielkiego znaczenia polskich pieśni zdawali sobie sprawę nasi wrogowie, zaborcy i okupanci. Niszczyli je więc zaciekle na wszystkie sposoby. Karali surowo za tworzenie i wykonywanie pieśni. Zdawali sobie sprawę, że pieśń podsycała miłość do ojczyzny. Dodawała sił żołnierzom, powstańcom i legionistom. Była sygnałem i zawołaniem bojowym. Dzięki pieśniom naród zachowywał w trudnych czasach niewoli swą tożsamość. Pieśnią, która rozpocznie dzisiejszą uroczystość, będzie utwór pod tytułem Dziś do Ciebie przyjść nie mogę. Jest to piosenka partyzancka z przełomu 1942 i 1943. W okupowany kraj popłynęła z Lubelszczyzny. Do dzisiaj nie ustalono twórcy tych niezwykle pięknych strof i oryginalnej melodii. Przyjmuje się, iż piosenka została po raz pierwszy wykonana w czasie konspiracyjnego zebrania Armii Krajowej we Lwowie.
Zapraszamy Państwa do wysłuchania utworu "Dziś do Ciebie przyjść nie mogę". A coś ja opowiem, pamiętaj o tym, wnuku.